Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj wyjątkowo witam was tak wcześnie, ponieważ tak jak zapowiadałem o 15:00 ponownie wraz z Media Expert organizuję dla was live, na którym możecie ze mną zagrać i wygrać nagrody. Przypomnę tylko, pokonacie mnie, wygrywacie pada za złotówkę, jeśli przegracie, no to macie FIFA Points za złotówkę, plus dla osób obecnych na czacie będę rozdawał kody zniżkowe w wysokości 50% na FIFA Points w Media Expert, więc mam nadzieję, że wpadniecie. 15:00 twitch.tv.pl Damian, a teraz... No przechodzimy do FIFA. Nie jest to żaden clickbait, dzisiaj ponownie odbieramy nagrody za Foot Champions. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, no to był błąd. Był błąd, przez który gracze, którzy wbijali rangę od złoto 2 wzwyż, nie dostawali player picków z La Ligi. W związku z czym EA na chwilę je wczoraj wstrzymało. Ci, co nie odebrali, no to dostali te player picki już z powrotem. Jednak ci, co odebrali i mieli na przykład poprawne player picki jak ja, dostali player picki z powrotem. Czy to jest fair? No nie do końca, ale EA nie widziało innego rozwiązania problemu. Więc czas teraz trafić Messiego. Druga szansa i... Nie wierzę w to. To jest Messi. Ja serio trafiłem Messiego z player picków, których nawet nie powinienem dostać. I wiem, że wy mnie teraz nienawidzicie. Czy to jest fair? Tak jak powiedziałem, kompletnie nie. Ale EA, dziękuję. Ja przepraszam za taką reakcję, za ten śmiech, ale to jest głupie. To jest po prostu tak głupie, no... Oski, ale ja nie żartuję. Naprawdę. Teraz chyba wyszły na jaw moje wszystkie układy z EA, a wiecie co jest najgorsze, że ja go znów tutaj trafię. No ja za to przepraszam, ale... jednak nie. Jan Oblak 96. Wielka szkoda, że nie Frankie de Jong, no ale teraz to ja mam problem. Ponieważ muszę przebudować zespół. No nie. Cały mój plan poszedł. Nawet Edera Militao zrobiłem tak jak wczoraj zapowiadałem, ponieważ wyliczyłem, że mogę go mieć za jakieś 100 tysięcy, to stwierdziłem dlaczego nie, fajnie mi pasuje do zespołu i teraz to no muszę to jakoś przebudować, prawda, bo wydaje mi się, że akurat Leo Messi jest piłkarzem, którym warto zagrać od pierwszej minuty, ale wiecie co, w pierwszym meczu Foot Champions ja go zostawię na ławce, żeby nie prowokować rywala, prawda, bo jak on zobaczy, że ja mam czerwonego Messiego, to pomyśli, że ja jestem jakiś dobry, wiemy jaka jest rzeczywistość, wolę tego Messiego sobie zostawić na ławce, wpuścić go w 45 minucie na pozycję napastnika i się zabawić. No fajna karta. Co mogę powiedzieć? Bardzo fajna karta. Wydaje mi się, że może to być tak zwana ukryta bestia. Zaraz zobaczymy, co potrafi w grze. Wchodzimy do ligi weekendowej. Za mną zero spotkań. No co ja mogę powiedzieć? No, chyba będzie coś jednak trzeba zmienić. Ten Hazard. Kurczę, no wiecie co jest najgorsze? Że mi się Hazardem najlepiej gra. To jest, kurczę, moja gwiazda, mój ulubiony piłkarz z tego zespołu i będę musiał go chyba wyrzucić, ponieważ tutaj trzeba zrobić 4-3-3, żeby Messi miał zgranie z De Jongiem. No coś wymyślę. Więc tak jest, dzisiejszy dzień rozpoczęty najlepiej jak się dało. Nie wiem jaki dać tytuł, chyba nie wierzę, tak po prostu, nie wierzę. Bo nie chcę wam psuć aż tak bardzo niespodzianki, wielu z was się w ogóle pewnie nie spodziewało dzisiaj tych player picków, więc no nie chcę dawać, że trafiłem Messiego, ponieważ... Chcę, żebyście mieli chociaż małą niespodziankę. A i w ogóle to Robertsona kupiłem, jak widzicie, i Cristiano Ronaldo trafia na 1-0, co oznacza, że jak zawsze rozegranie... takiego meczu było złym pomysłem. Tu musi być pochylenie gracza, pełny fokus i ciśniemy. Co ja to chciałem powiedzieć, że no i tak wchodzicie na moje filmy, więc no właśnie. I tak to nie są już te lata, kiedy tytuł trafiłem Messiego da mi milion wyświetleń. Chyba, muszę zobaczyć jak wsiadł wczoraj film Alvinowi, ale... Zawsze mała niespodzianka, teraz Thierry, cyk, mogłem to właściwie szybciej rozegrać, ale jest Butra i Eden Hazard. No pokazuje, że on chce zostać w naszej drużynie. Rany, no to można jakoś wykombinować, bo kurczę, tylko no nie wiem jak właśnie. Wiem jak. I to jest do zrobienia. Huh. Oj, Carvajal, to jest Cristiano Ronaldo, zwykły. No nie w ten sposób, nie w ten sposób. Co? Na szczęście spalony, przepraszam, misklik, ja się jeszcze budzę, żeby być z wami kompletnie szczerym. Wstałem jakieś 40 minut temu, zjadłem śniadanko. No i trafiłem Messiego. A, przepraszam, że tak szybko właściwie jesteśmy w tym spotkaniu, no bo widzicie, że doszło do zmian. Pożegnałem Viniciusa, poczekajcie, bo tu aż się prosi o...
No nie, mogłem strzelać, ale jeszcze nie do końca mam zaufanie do Frankiego de Jonga. Co ja to chciałem powiedzieć? No doszło do zmian, wyrzuciłem Viniciusa, ponieważ jeszcze wczoraj grałem kilka meczów po nagraniu odcinka, no i tak, no nie siedział. Jak zobaczyłem, że jeszcze poszedł o 70 koła do góry, to sprzedałem go za 400, kupiłem za 330, więc zrobiłem w miarę dobry deal i kupiłem Mbappe za 250, no i Kylian wykonuje taką samą, jak nie lepszą robotę. No, nie bez powodu, Mbappe, kurczę, przez tyle czasu, tyle kosztował, nadal to jest fenomenalna karta. No i tyle chciałem powiedzieć. W ogóle to wczoraj nauczyłem się tak jeden trik robić kompletnie umyślnie, tylko muszę być dobrze ustawionym, żeby go wykonać. Zawsze chciałem się go nauczyć, nie wiedziałem, że to takie proste. I teraz Kylian Mbappe mógłbym pokusić się o... Właściwie nie dośrodkowanie, bo to byłaby najgorsza decyzja. Butra, genio! Alisson broni z linii, kurczę. Nie wiem, czy ja nie będę przyjmował w takich sytuacjach, żeby sobie poprawić, uderzyć technicznie czy coś w tym stylu. I teraz Hazard. Czy mam miejsce na wykonanie tej sztuczki? No nie wyszło, jak mogliście zauważyć, ale... No nie ma sensu. A więc Kylian Mbappe pole karne nad bramką, kurczę. Właśnie tak myślę o tym 4-3-3, że właściwie mógłbym kupić Kyliana Mbappe na lewe skrzydło. Przez co to miałoby sens nawet. Thierry Henry, a może Frankie strzeli, testujemy. No i jak widać, coś tam potrafi, 2-1. O, siadło. Tylko szkoda, że nic z tego nie wyszło. Ale najważniejsze jest to, że ten trik mi wyszedł, ok? I De Jong, Butra. Chcemy odegrać do Holendra. Czy będzie powtórka? Frankie De Jong. 3-1, dwie bramki w pierwszym meczu w lidze weekendowej. Na razie jest solidnie. I teraz Emilio. Ach, już chciałem zrobić ball roll. No co mogę powiedzieć? No, rozpoczęło się słabo, prawda? Ale obudziłem się, zacząłem grać na poważnie i mamy to prowadzenie. Jest to jednostronne spotkanie, odkąd zdobyłem pierwszą bramkę. I wiecie co, damy odpocząć Thierry'emu, niech zagra sobie Messi. Czas na debiut. No wydaje mi się, że tym Messim to już mi się będzie dobrze grało. No tak, ta karta 94 niezbyt, no ale oto i on, oceniony na 99. Jedna z najlepszych kart w grze w moich rękach. Teraz to już nie ma wymówek. Dziękuję, dobranoc. Leo Messi, Messi przy piłce. O, Messi, o, dupa. Najlepsze jest to, że rywal nie wie, jakiego mam Messiego, dopóki nie zdobędę pierwszej bramki, a więc Leo Messi, czas na pokaz umiejętności. Messi. O nie, chciałem po koleżeńsku. I teraz doskonała podcinka. Emilio Butragenio, to jest hat-trick De Jonga. 4-1, no lepszego wejścia do drużyny to on sobie wyobrazić po prostu nie mógł. Jak naprawdę nie zachwycał mnie w pierwszych meczach, był po prostu ok, tak jednak teraz no pokazuje co nieco w ofensywie. Też zmieniłem formację, ponieważ teraz gram 4-4-2, tak po prostu. Dałem wytyczne moim skrzydłowym, by wracali do defensywy. No i funkcjonuje to trochę lepiej, nie będę ukrywał, a teraz Leo, aż się prosił jakąś finezję z daleka. Messi, może teraz Leo Messi, 5-1. Mamy pierwszy rage quit w tej lidze weekendowej. Zagramy sobie chyba jeszcze jeden meczek, prawda? Bo kurczę, no jest dobrze, co ja mogę powiedzieć. Wow, aż mnie oko zabolało. No i drugie spotkanie. To się nacieszyłem moją drużyną. Mam tylko nadzieję, że to jest drużyna pay to win. Że on nie potrafi grać, choć widzę Ter Stegena i Krosa, czyli minimalnie goldzik. No dobra, fajne ma te karty. No od razu są kłopoty. Frankie de Jong mnie nacisnął, ale musimy grać szybko, bo ja... Ja się złapałem na tym, że gram bardzo wolno. De Jong, pierwsza sytuacja, no i to jest Rafa Varane, proszę państwa. Myślę, że z Ramosem będą pilnie strzec bramki rywala. Nie no, taka obrona to... Wystarczy lekko ogarniać grę, nie wybiegać nimi, no i amen. Juri Bercicie, tutaj ktoś leniwy nie chciał zrobić Regilona. To może być właściwie taki mój klucz do zdobycia bramki, bo on nie ma wybitnych statystyk, ale jest Leo Messi. Wystarczy nim uderzyć z lewej, technicznie i tyle. Trzeba na to uważać. Mbappé, Butra! Ach, Varane dobrze ustawiony, ale jeszcze Frankie, finezja, no była beznadziejna. To nie wpadłoby, bo strzał leciał bardzo wysoko, no ale chociaż mamy rzut rożny, po którym może uda mi się coś wyczarować. Jednak nie, tam był faulowany Van Dijk, szkoda, że sędzia nie zwrócił na to uwagi. Powinna być czerwona kartka i już dyskwalifikacja do końca Foot Champions. Teraz Sané. No ciekawy wybór właściwie, nie zwróciłem na niego uwagi i Messi wygrywa z Van Dijkiem, ale to był bardzo zły wybór. Stoiczkow ponownie zatrzymany przez Hendersona, no i jak zawsze złe wybicie, po którym pada bramka. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak naprawdę.
Franky doskonale. Co? Nie, no to ja nie wierzę. To jest właśnie Rafa Varane, Team of the Season. Jeszcze Krosik wracający. Naprawdę, no. To już będzie ciężka. Bardzo ciężka liga weekendowa ze względu właśnie na to, co widzicie. Myślę, że zagrywam idealną prostowatą piłkę do sytuacji sam na sam. No nie, bo jakimś cudem Varane tam wkłada nogę. Teraz Kroos doskakuje. Oczywiście ja nie narzekam, bo no cóż, sam mam takie wykoksowane karty, tylko no. Trzeba być ciągle, wiecie, takim. No nie, nie, nie w ten sposób, dobrze. Chciałem powiedzieć, że trzeba mieć ciągle oczy szeroko otwarte. No nie, rzut karny, naprawdę. O Jezu, ja nawet nie naciskałem faulu, po prostu sobie biegłem. No szkoda, szkoda, bo ten pierwszy mecz tak. No teraz to już się wszystko posypało, ale. To nie oznacza, że nie wrócę. Spokój zachować. No niestety Carvajal nie wyciągnął nogi, muszę to ratować. Eder Militao, ale no rywal nawet kurczę. Wow, to jeszcze utrzymało się w boisku, to nieźle. Tego akurat się nie spodziewałem. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale szukamy tej sytuacji bramkowej. Może teraz Butra nie spalił. Emilio Butragenio, lewa noga. Mamy 1-2, okej. Udało się w miarę zachować zimną krew. Przestraszyłem się, że zmarnowałem tę setkę. Ale mamy to. Jeszcze jeden. Bo rywal nie gra jakoś mega w defensywie. Wystarczy chwilę poczekać. Sami widzieliście, jak łatwo w miarę wykreowałem sobie tę sytuację. No ma kozacki zespół. Ale ja wierzę, jak tak długo, jak głupio nie będę mu podawał piłek, to ja to mogę wygrać, tylko naprawdę, no. Stoiczko, wiedziałem, no ja wiedziałem, że tu poda. To jest najgorsze, ja tam biegałem tym obrońcą, no ale dobra. To jeszcze jest możliwe, okej? Dwie bramki, kurde. Nie, dobrze. I szybko, szybko, już wznawiamy, ciśniemy do przodu, proszę państwa. Chyba to jest idealny moment na podanie. No niestety w głowie myślałem, że jakoś znajdziemy tam Simona. Nie udało się. Teraz cyk, cyk. Hazard za mocno, cholera, za mocno. Nie możemy sobie pozwalać na taką niedokładność. Adama, czyżby znów podanie do środka? Tak jest. To ja już się poddałem. 10 minut do końca to nic bym nie zrobił. Szkoda. Jeszcze ucisza. No super. Messi, Hazard, no nie, Messi, dobitka, 2-4, no słuchajcie, mamy 5 minut. No, teraz tak spojrzał na mojego czerwonego Messiego. Jednak stwierdzam, że przyda nam się on od pierwszej minuty, okej? Tak raczej nie będzie moim rezerwowym. Przeciwnik ewidentnie wyczuł moje zagrożenie, widząc czerwonego Messiego. Bo gra na czas już kompletnie, nie, no oczywiście, śmieję się, żartuję. Też bym starał się już utrzymać ten wynik. Wiemy, jak to jest. Oj, 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 chwila Militao, proszę. Zażegnajmy niebezpieczeństwo. Wiem jedno, kurczę, gdybym naprawdę był bardziej skoncentrowany, to to spotkanie byłoby do wygrania. Mimo, że rywal wygrywa 5-2. No niestety 2-5, role się troszkę odwróciły. Przed chwilą to moje wysokie zwycięstwo, teraz pierwsza porażka w Foot Champions. No jak zawsze udawało mi się zaczynać dobrze, tak jednak teraz, no cóż, no. Trzeba zmienić ten zespół. Brzmi jak jakiś Rosjanin. Bardzo możliwe, że mieliśmy takie polsko-ruskie derby. No tak, nie najlepszy mecz. Ja nawaliłem. Sam to mówię, ponieważ no, ta pierwsza bramka nie powinna mieć miejsca. Rzut karny, kontrowersyjny, nie chciałem faulować, no ale słuchajcie, coś trzeba tutaj zmienić. Po prostu trzeba. Ja coś wymyślę, okej? Coś wykombinuję, pewnie będę musiał się z kimś pożegnać, ponieważ no, trochę moja koncepcja się zmieniła i nie wiem, czy nie będę chciał grać tym Messim na napadzie, żeby po prostu jak najczęściej był w ataku. Wydaje mi się, że żal im grać na skrzydle. No, co go wpuściłem z ławki, to od razu coś się działo z przodu. Więc będę myślał. Na dzisiaj jest to tyle. Wiem, że krócej, ale to dlatego, że już zaraz, może gdy oglądacie ten odcinek, trwa live. Pamiętajcie, 15:00, twitch.tv/pelkadamian. Gram z wami, widzami, nagrody do wygrania, więc mam nadzieję, że wpadniecie albo że tam już jesteście. Pozdrawiam. Cześć.